dzisiaj w kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Warszawie. W tym historycznym, jednonawowym wnętrzu znajduje się wiele interesujących dzieł sztuki. Kosz ambony dekorują trzy drewniane figury. Są to rzeźby Matki Boskiej, świętego Antoniego oraz świętego Józefa. W ołtarzu głównym znajduje się obraz przedstawiający Matkę Boską Częstochowską, który pierwotnie znajdował się w kościele Bernardynek na warszawskiej Pradze i został przeniesiony tutaj w roku 1811. Obraz i cała struktura ołtarza flankowane są przez dwie barokowe figury wykonane w drewnie. Figury te przedstawiają świętego Jana Nepomucena oraz świętego Stanisława Kostkę. Od strony chóru znajdują się jeszcze dwie interesujące rzeźby. Są to przedstawienia anonimowych dzisiaj ojców Bernardynów. Kościół świętego Michała Archanioła w Warszawie stanowi znakomity przykład zachowanego kulturowego dziedzictwa na ziemiach polskich, zarówno pod względem wyposażenia wnętrza, jak i też całej formy zewnętrznej. Gruntownie odnowiona i zachowana w świetnym stanie świątynia jest przykładem naszej wielowiekowej tradycji i kultury, która będzie cieszyć oczy kolejnych . Pierwsza drewniana świątynia powstała na tym terenie najprawdopodobniej już w roku 1534. Grodzisk znajdował się wówczas w granicach dóbr królewskich, a fundatorką kościoła miała być według legendy sama królowa Bona Sforza. W 1602 roku król Zygmunt III Waza przekazał okoliczne ziemie pod zarząd ojców Bernardynów, którzy opiekowali się kościołem przez ponad 250 lat. W 1717 roku odbudowali oni spaloną podczas potopu szwedzkiego budowlę. Kościół posiada konstrukcję zrębową. Dwuspadowy dach kryty jest gątem. Budowla jest orientowana. Do nawy głównej na planie prostokąta przylega stosunkowo krótkie prezbiterium i dwie zakrystie. W bezpośrednim otoczeniu zlokalizowana jest również drewniana dwukondygnacyjna dzwonnica, a nieco dalej murowana plebania w typie polskiego dworku z łamanym dachem krytym gątem. Obecna forma kościoła świętego Michała Archanioła na warszawskiej Białołęce jest wynikiem zmiennej i często burzliwej historii. Swoje piętno odcisnęły na niej dwie wojny światowe, podczas których dokonały się liczne zniszczenia świątyni. W latach 50. XX stulecia przystąpiono do gruntownego remontu, w czasie którego przebudowano wiele elementów historycznej struktury. Po włączeniu wsi Grodzisk do granic Warszawy, kościół ten stał się jednocześnie najstarszą, zachowaną, drewnianą świątynią stolicy.